Wreszcie Fajrant na dziś. A dziś to znaczy 24 października 2024 roku, godzina 20. Widzimy się dzisiaj ponownie. Miałem nagrać shorta dla Ciebie, natomiast stwierdziłem, że zrobię ciut dłuższy film. Chciałem trochę opowiedzieć o moim pulpicie tu z Home Assistanta i pokazać Ci, jak dzisiaj instalacja pracowała. A więc zacznijmy od tego, że prognoza na najbliższych kilka dni fajnie wygląda. Także do niedzieli prawdopodobnie będziemy mieli energii pod dostatkiem. Z tego co widać tu, zapowiada się słonecznie. Jeżeli chodzi o parametry magazynu o tej godzinie, jak widzisz, napięcie na nim wynosi 52 V równo. Moc chwilowa pobierana w tym momencie z układu to 1900 W. Wszystko oczywiście pobierane z magazynu LFP i wszystkie parametry magazynu dotyczą oczywiście LFPK. Jeżeli chodzi o produkcję dzisiejszą energii z instalacji 17,5 kW, już dokładnie nie pamiętam sam, to wyprodukowała dziś 21,3 kWh i niestety zaistniał tutaj mój błąd, ponieważ LFP dzisiaj się nie doładował do pełna. Do pełna to w cudzysłowie, ponieważ na początku nie będę go ładował aż tak wysoko, albo w ogóle raczej nie będę go raczej ładował tak wysoko. Także zaistniał tu mój błąd, ponieważ na falownikach ustawiłem wczoraj 20 A, czyli suma 60 A, a że dzisiaj dzień kiepski z rana był, to LFP się nie naładował z rana, później słoneczko wyszło, ja zapomniałem przestawić falowniki, no i zamiast do 100 to uzupełnił się chyba do 70%. Albo do 80, już nie pamiętam dokładnie, chociaż możemy sprawdzić to na przykład tu. O 14:15 mieliśmy takie napięcie, do 54,8 doszedł. Później jak już ładowanie wyskoczyło, mieliśmy napięcie 52. Tu już totalnie ładowanie jest odcięte. Jakieś 17 ładowanie było odcięte, czyli powiedzmy, że zakończyliśmy, weszliśmy już bez paneli z magazynem o napięciu 52,6 V. Takie napięcie było na magazynie dzisiaj. Bardzo ciekawa praca jest w ogóle tego magazynu, bo jak się taki weźmie wykres z pracy, to jest wykres od 23 do 24, czyli z dwóch dni, w sumie to od samego uruchomienia pracy tego magazynu, to ten wykres jest taki płaski w stosunku do pracy bieżący miesiąc, w stosunku do pracy magazynu kwasowo-ołowiowego. To jak widzicie, tu mamy na końcówce 2 dni pracy LFPK, a tu mamy wcześniej kwasiaka. Kwasiak zdecydowanie bardziej na wykresie tu się wznosi i upada, a LFPK tak bardziej liniowo pracuje. No, ale to tak poza tematem. Także w dzisiejszą noc wchodzimy z baterią nienaładowaną do pełna. Co ja tu mogę dodać Wam jeszcze? Dom zużył dzisiaj 7,4 kWh, warsztat pochłonął 6 kWh. No nie za dużo, dziś nie było dużych obciążeń, nie było wymagających prac, więcej pracy manualnej niż jakiejś pracy elektronarzędziowej. Dodatkowo do falowników od momentu podłączenia LFPK mam zapiętą sieć cały czas, więc tu na liczniku z zakładu energetycznego, który wchodzi do warsztatu,
Zlicza mi dodatkowe kilowatogodziny. Cóż ja tu mogę jeszcze? No niestety tak musi być chwilowo, ponieważ jeszcze nie ufam tej technologii nowej i tutaj przed całym uszkodzeniem magazynu ogólnie broni nas BMS, więc on niespodziewanie przy jakimś dużo większym obciążeniu może rozłączyć cały pakiet. I jak rozłączy cały pakiet, to po prostu wszystko się wyłączy. Mając sieć cały czas dopiętą do falowników, inwertery szybko przerzucą się na sieć, bo są z nią zsynchronizowane, także odbywa się to praktycznie niewidocznie. Dla ludzkiego oka LEDy w sumie tylko mrugną czasami i tyle, a reszta urządzeń to praktycznie tego nie czuje i nie widzi. Także dlatego sieć jest dopięta. Tu jeszcze, jak widzicie, prognoza pogody na dzisiejszy dzień. 35 kWh miał wyprodukować, niestety nie wyprodukowało, ponieważ sprytny Kamil wczoraj przestawił falowniki na mniejsze prądy. Miało być szybsze ładowanie, stwierdziłem, że na początku wolniejsze, jednak to był na dzisiejszy dzień błąd. Mogłem podkręcić śrubkę im trochę, ale zapomniałem, no i się bateria nie doładowała. Ale myślę, że do jutra przetrwamy na tym. Co tu mamy zgromadzone? A niby mamy zgromadzone 7,74, ale w rzeczywistości jest mniej. Za chwilę pokażę Wam, jak to policzymy, ile jest faktycznie w LFP-ku. Z dzisiejszego dnia naładowane, oczywiście. Tutaj mamy więcej informacji jeszcze związanych z tym, ile w 2024 roku z fotowoltaiki zużyłem energii na wyjściu, liczone już jest po AC stronie. Także jak widzicie, jest tutaj 5667 kWh energii zużytej. Z sieci w tym roku dobrane energii było 1416 kWh. Teraz policzmy może, ile zostało w LFP-ku z dnia dzisiejszego. A żeby to policzyć, to musimy. Mamy tu właśnie dzienne użycie magazynu. Pozostało nam 7,72 i od tego 7,72 musimy odjąć tutaj 4 kWh, które weszły w kwas z EPWR-ka. No i wychodzi nam, że w LFP-ku mamy jeszcze 3,7 do końca. Także to jest z dnia dzisiejszego, bo wczoraj, z dnia wczorajszego, ten LFP jakby niby się rozładował według licznika do zera pojemności, natomiast on jeszcze trzymał napięcie dość dobre raczej, więc jakiś ładunek zgromadzony jeszcze z wczoraj w sobie miał, także myślę, że chyba się nam nie rozłączy i da radę. No, także tak to wygląda. No, tu mamy więcej różnych informacji. No właśnie, tu mam przełącznik odpowiadający za załączenie sieci. Ta sieć jest teraz do falowników dopięta. No, także tutaj takie różne rzeczy. O, oczywiście mam jeszcze tu z ISANA, mogę w bardzo prosty sposób ręcznie, szybciutko przełączyć pracę z SBU na utility, czyli na sieć. Mogę zmienić funkcję ładowania na przykład ładowanie z sieci, jak chciałbym z sieci doładować ten magazyn. Rzadko to robię, kilka razy się zdarzało, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby troszeczkę poprawić stan naładowania baterii małym prądem. Także nie używam tego normalnie na tą chwilę, chociaż myślę nad zmianą taryfy na taryfę taką, jak to się mówi, dwustrefową, gdzie po zmroku, w odpowiednich godzinach, łatwo ujmując, ta energia będzie tańsza, bo cały czas aktualnie mam tu normalną, standardową taryfę G11, chyba się to nazywa. Ja nie siedzę w prądzie w tych papierach z sieci, także nie wiem tego wszystkiego do końca. No, tu mam jeszcze dodatkowe liczniki, które są wpięte w tuję i one pokazują, ile warsztat zużywa, ile zużywa dom. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o Home Assistanta. Przejdźmy jeszcze fizycznie do magazynu energii. O, swoją drogą pokażę Wam dzisiaj taką realizację. Wykonywałem dla mojego klienta taki rurociąg z nierdzeweczki, wykonany oczywiście
za pomocą energii ze słońca, także nie ma lipy. Tu ta część ona będzie sprawdzana, także ona jeszcze nie jest całkowicie pospawana, jest połapana tylko. Może się okazać, że trzeba będzie dokonać małej poprawki, a ta reszta tu wszystko jest pospawane, zrobione, gotowe. Także jeżeli coś się będzie nie zgadzać, to tą część zabieram, przyjeżdżam z powrotem do siebie po pomiarach i dokonuję poprawek i powinno wszystko pasować dalej. Tu możecie zobaczyć moje spoinki. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podobają. Nie jestem spawaczem. Spawam, bo muszę czasami pospawać. Normalnie zajmuję się obróbką, skrawaniem. Ok, a więc wróćmy do tematu. Mamy tu LFP magazyn. Informacje z tego magazynu wyświetlane na wyświetlaczu, jak widzicie tu. 51% pojemności pozostało w magazynie. Napięcie na nim 52,2 V. Pobierane jest z niego w tym momencie prawie 16 A. Jeżeli chodzi o kwas, w tym momencie kwas, zobaczcie, ma 53 V napięcia w sobie. Ładnie trzyma napięcie, bestia. Jest gigant. Na razie nie mam zdania co do LFP, więc nie wypowiem się za bardzo. Jeszcze nie poznałem jego zalet wszystkich. Na tą chwilę szczerze mogę powiedzieć, że nie zauważyłem żadnych różnic. Jak na razie. Poza tym, że gabaryt tych dwóch magazynów jest różny. Tu jest 15 kWh w małej objętości. I tu jest 15 kWh w większej objętości. Tak naprawdę ta biała pucha zmieści się na jednym tutaj blaciku tej półeczki. Także no, różnica w objętości jest spora. No i to może też w każdej pozycji być ułożone. Także to jest też duży plus. A co mogę Wam dodać jeszcze ciekawego, korzystając z tego, że nagrywam ten film. Znalazłem urządzenia, które wykorzystam do spięcia pośredniego magazynu kwasowego z magazynem LFP. Na razie nie powiem Wam, jakie są to urządzenia. Jak do mnie przyjadą, to Wam po prostu je pokażę, jak już podłączę. Powiem tylko tyle, że są to regulatory, które mają możliwość ładować magazyn o wyższym napięciu niż 48 V. I można w nich również regulować prąd ładowania. Tak jak w Victronach. Więc są fajną alternatywą dla Victrona i kosztują o połowę mniej niż Victron. Przy tych samych parametrach jakby na wyjściu ładowania akumulatora, czyli powiedzmy 60 A. No, ale to tak na razie taka dygresja. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda oprogramowanie JKBMS dnia dzisiejszego, czyli dnia drugiego dnia pracy magazynu lichych PO4 Ogniw. Może ja przesunę ten tablet tu. Jak widzisz,
według JKBMS napięcie 52, 24, 23 po przecinku volta, pobierany prąd 16 amper, średnie napięcie celi 3,264 volta, balancer jak widzisz coś już nie pracuje. Ciekawe to jest, czemu balancer już nie pracuje. Sprawdźmy z ciekawości, jakie ja mam napięcie balansowania ustawione. 3 V. Ciekawe. O, teraz coś ruszył delikatnie. A jeszcze muszę zobaczyć, jaką mam ustawioną odchyłkę. Na razie 5000 V, ale po czasie zejdę z tą odchyłką, żeby on niepotrzebnie przy takich bardzo małych odchyłkach nie tłoczył tej wartości. Teraz zostawiłem go ustawionego. Niech tu wyrównuje to wszystko. Myślę, że po tygodniu już zmienię parametry pracy tego balansera. Jak widzisz, w tym momencie na rozładowywaniu te ogniwa trzymają bardzo równo napięcie teraz. Ja z nimi nic nie robiłem. Tak jak zresztą widziałeś to na moich poprzednich filmach i mówiłem o tym, nie wyrównywałem tych cel, nie robiłem wszystkim połączenia równoległego na początku, żeby się zrównoważyły. Stwierdziłem, że balanser jest tutaj po to, że ma zrobić tą robotę. Wiem, może będzie to długo trwało, ale przecież ja mam czas. On może w tym czasie pracować, on nie musi stać i nic nie robić, wyrównywać się czy cudować. Ale to jest tylko moje zdanie i ja tak uważam. Nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Jeżeli chodzi o te rezystancje, tu również nic nie zmieniałem. Zostawiłem to tak, jak to producent złożył. Na razie obserwuję, wiem jakie były, więc nie muszę się tym chwilowo przejmować. Jeżeli chodzi o pozostałą pojemność, jak widzisz 140 amperogodzin pozostało jeszcze w baterii do wyładowania. No i cóż, ja mogę tu więcej powiedzieć. Na razie magazyn LFP działa, oddaje energię, pobiera energię z fotowoltaiki. I tyle. A ja na tym filmie bardzo dziękuję, że obejrzałeś ten materiał do końca. Jeśli możesz i nie jest to dla ciebie problemem, zostaw łapkę w górę. Oczywiście subskrypcja tam poniżej materiału wideo również mile widziana. No i to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Widzimy się może jutro, może będzie chwila przerwy, nie wiem. Zobaczymy jak mnie wena złapie. Jak na razie używam LFP, obserwuję, uczę się, analizuję, wyciągam wnioski i tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału raz jeszcze i do następnego i dobranoc. Cześć.